Wdzięczni za dary Ducha Świętego, zanieśmy teraz do dobrego Ojca w niebie naszą wspólną modlitwę. Módlmy się za wierzbowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ich rodziców i świadków wierzbowania, aby słowem i przykładem pociągali ich do naśladowania Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za święty Kościół Boży, razem z papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Grzegorzem i z wszystkimi biskupami, aby zgromadzony przez Ducha Świętego wzrastał i rozwijał się w jedności wiary i miłości, aż do przyjścia Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.